Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie kolejny odcinek z The Sims 3. No i dzisiaj słuchajcie, przechodzimy do kolejnego etapu w tej serii, ponieważ zaczynamy ogrywać, słuchajcie, dodatek Studenckie Życie. I jak wam mówiłam wcześniej, jak zresztą sami ze mną zdecydowaliście, Bonnie będzie w kolejnym pokoleniu jakby dziedziczką, powiedzmy, simką prowadzącą. No i pojedziemy z nią na studia, wybierzemy dla niej kierunek, zrobimy dzisiaj test ten na studia właśnie z nią. Ja tutaj chwilę z nimi wszystkimi pograłam, porobiłam trochę zmian, no i też właśnie chciałam pograć trochę tą Bonnie, chciałam dać jej troszeczkę jakieś umiejętności i tak dalej, żeby właśnie jak robi, będzie robiła ten test, to może coś tam nam się uda, jakieś stypendium czy coś. No i pojedziemy sobie, słuchajcie, z Bonnie na studia. Przegramy z nią całe studia, będziemy odkrywali tam jak najwięcej. Zobaczymy, czy ona skończy jeden kierunek, czy może będziemy chcieli jeszcze trochę tych studiów poużywać i będziemy chcieli z tymi studiami jeszcze pokombinować, więc może pójdziemy też na drugi kierunek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko zależy, słuchajcie, od was, także piszcie w komentarzach, jakie macie propozycje na tę serię właśnie na ogrywanie dodatku Studenckie Życie. Może macie jakieś ciekawostki, które w tym dodatku są i chcielibyście, żebym je pokazała, albo żebym zobaczyła, albo żebym sprawdziła. Piszcie w komentarzach. No i co? Teraz po prostu przechodzimy do kolejnego pokolenia, skończymy z nią studia, wrócimy sobie tutaj do Sunset Valley i będziemy sobie tutaj już ogrywać jej życie jako właśnie dorosłej, tak, podejmie na sobie pracę, gdzieś tutaj się wprowadzi do jakiegoś domku, no i też znajdziemy jakiegoś tam partnera życzliwego, jakieś dzieci, coś tam, wiecie. To już po studiach, później takie typowe życie będziemy musieli uskutecznić, ponieważ później będziemy ogrywać kolejne dodatki, więc potrzebujemy, słuchajcie, dziedziców. Także ja mówiłam na początku tej serii, że będę chciała, żeby te odcinki miały tak każde pokolenie, każda generacja, około 10 odcinków. Jak widać, to pokolenie pokazało, że ciężko jest ograć 10 odcinków, no ale zobaczymy, jak wyjdzie nam w tym przypadku właśnie ze Studenckim Życiem. Może się uda w 10, jak nie, to tak 10-15 to będą takie widełki, wiecie, jeżeli chodzi o odcinki z każdego z dodatków. Także słuchajcie, zaczynamy, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo tak mało brakuje do 8000 subskrypcji, więc mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę. No i też niedługo rusza nowa seria z The Sims 3, także czekajcie. Cieszę się, że chcecie oglądać trójkę na moim kanale, ja będę starała się nagrywać dla was właśnie więcej materiałów z tej części gry. Dobra. Przechodzimy, słuchajcie, już ja wam wszystko mówię, co tutaj się zadziało. To tak, Bonnie to już była nastolatką w ostatnim odcinku, ale słuchajcie, patrzcie i podziwiajcie. Madison, czy wy widzicie jej twarz? Simka z genów, jest przepiękna, ja po prostu nie wierzyłam, jak weszłam do kas, jak właśnie na Stasię nastolatku, po prostu mnie, no niemożliwe, że tak ładna simka powstała mi z genów, no niemożliwe. No i tutaj mamy też Matthew, on będzie dzisiaj miał urodziny, no i nasza Tammy, słuchajcie, pragnienie życiowe osiągnęła. Tak jest, osiągnęła pragnienie życiowe, ponieważ właśnie Madison stała się nastolatką, także też piątka dzieci już w sumie tymi nastolatkami jest. Matthew to jest ten jeszcze rodzynek, ponieważ na statku nam się urodziły bliźnięta, więc mamy po prostu jedne dziecko gratis. No i dzisiaj jest sobota, więc dzisiaj będą, słuchajcie, urodziny. Urodziny i zrobimy sobie Matthew urodziny i właśnie urodziny Bonnie przy okazji. O, ona ma 2 dni, więc już też w sumie możemy sobie tutaj ogarnąć to. No i dobra, ona sobie zje, ona sobie skorzysta. O, mamy rachunki jakieś, dobra, płacimy. I słuchajcie, podejmiemy test. Podejmiemy sobie test. O co ci chodzi, kobito? Co tutaj drzesz się? Miałaś sobie zjeść, poproszę sobie zjeść. No, ty poszłaś się bawić w piasku? No już myślałam, bo ona cały czas się bawi, słuchajcie, w piasku. Dobra, załóż coś i wiesz co? Może weź... Chłop się przywalił przed chato. Aha. I przyjmiemy prezenty i wyślemy wam od razu. No i co? I zaraz właśnie zrobimy urodziny i od razu będziemy się wybierać na studia. Zapiszemy się na uniwersytet. Fajnie, słuchajcie. Wiecie co? Wiecie co? Czy ktoś mnie zapraszał ostatnio? Nie, bo przyjmowałam was. No dobra. O, pozdrowienia z uniwersytetu. My też jedziemy. Bogata studentka, słuchajcie. Dobra. Piszemy Bonnie. Pozdrawia.
Boni. Znaczy w sumie to wysyła Tami, no ale dobra. Moni pozdrawia. O proszę, luksusowy jakiś. O, to zestaw do sztuki ulicznej. To nam się przyda właśnie, ta studia. To weźmiemy sobie, słuchajcie, do tego. Do... O, stacja badań naukowych, tablica inspiracji. To też by się tam przydało na studia, prawda? No właśnie, słuchajcie, okej. Dobra, jeszcze tutaj, o. O, światełko, dobrze. Też wysyłamy prezent, niespodziankę. To będzie czwarty, może teraz trochę na koniec podejdę. Może tutaj? O, to, patrzcie, jakie takie... O, fajne, możemy wysłać i różne inne. Fajne te. O, no i dobra. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam za prezenty. Wysyłajcie cały czas, będziemy na każdym odcinku otwierać. Także pozdrawiam. Zapraszać mnie też możecie również do znajomych, więc... Dobra. Cyk. Dobra, ty chcesz siku, no to idź, skorzystaj sobie i ten. A ty chodź, wynieś śmieci i posprzątaj. Ona ogólnie tą karierę już ma trzeci poziom, bo jakby wróciła do pracy w końcu. Nie dość, że wychowała swoich 6 dzieci, to jeszcze teraz się opiekuje dziećmi innych simów, no ale dobra. Ona, jeżeli chodzi o Madison, ona ma ciekawe cechy, bo ona jest dobra, podekscytowana, sprawna fizycznie, ale też jest arogantką i dała mi aspiracje życiowe, pragnienie życiowe, styl życia bogatych i sławnych. Jakoś tak sobie pomyślałam, że mi pasuje to do niej. No dobra, będzie Bonnie robiła, słuchajcie, test. No dawaj. Teścik. O, wow, ej, biznes, rozmowa, nagrywa, +6, +6, +8, a ja właśnie chcę ją na sztuki piękne, słuchajcie, wysłać, bo wypisaliście mi, żeby do was, do niej pasować, ale jak właśnie, wow, 1000 simoleonów, o kurczę, powiem wam, że sporo, myślałam, że nie ten, no dobra, no to świetnie, słuchajcie, powiem wam, że świetnie, no. A ja chciałam ją właśnie na sztuki piękne wysłać, bo nawet pisaliście mi, że dobrze by było ją wysłać na sztuki piękne. Zapisz się na studia, weźmiemy, żeby się zapisała. Poczekajcie, jak ona się zapisze, to od razu chyba pojedzie, co? No dobra, zapiszmy się. No to powiem wam, że ładnie. Właśnie pisaliście mi, że sztuki piękne. Ja bym chciała jej, wiecie, jaką aspirację wybrać? Te prowadzenie 5-gwiazdkowy blog, chyba tak, bo to właśnie dochodzi ze studenckiego życia. Ja bym chciała, żeby ona właśnie ten 5-gwiazdkowy blok miała. A później, on, to myślę, że dość szybko się uda nam wypełnić, a później nawet się mogę inną aspirację podjąć. Jeszcze właśnie dotyczącą tej kariery, więc tego dodatku, więc no zaraz zobaczymy, czy ona od razu pojedzie, czy ona pojedzie dopiero po urodzinach, jak to było, bo już ja nie pamiętam. A, czyli ona musi być młodą dorosłą, więc musimy jej zrobić urodziny, okej. Okay. No dobra, to wiesz co, Boni, może tak, żeby właśnie nie ten, to... Oj. Jedź i kup produkty spożywcze, to kupisz, słuchaj, tort. No, kupisz tort i zrobimy Matthew i tobie urodziny. I będzie sobie tu stoi choinka, no bo ogólnie był dzień śnieżynki. No dobra, słuchajcie, to lecimy z tym. Czekajcie, ja nawet mam jeszcze tutaj ten nektar, co nie przywieźli z tej Francji. Może podaj. Dobra, chodź, zdmuchnij świeczki, Boni. Może po kolei, żeby tu nam się coś nie zbadżyło. Pisaliście, że też z wam się bagują ci przyjaciele. W sensie ci te zabawki przyjaciele. Że jakiś jest z tego bug. No dobra, Boni, dawaj. Ja chciałam w sumie, żeby ona poszła na jakieś te zakończenie szkoły czy coś, ale w sumie tak jest weekend, ona by miała jutro urodziny, więc chyba i tak by nie poszła, nie wiem. Będziemy musieli też ją chyba ogarnąć. Tak. Schludna. O, spoko cecha. No bo ja jej wcześniej wzięłam awangarda, nieodparta. Awangarda to jest właśnie cecha z studenckiego życia i tak samo nieodparta. To też jest ze studenckiego życia cecha. No. Ale styl. Stylówka nieżła. Dobra, teraz ty, Matthew, chodź. A, muszę jej walczyć. Poważali na ulicy. To też jest właśnie osiągnąć się do sztuki i stworzyć 7 murali arcydzieł. To też jest właśnie, słuchajcie, aspiracja właśnie do studenckiego życia. No, ale my weźmiemy tą artystka, blogerka. Osiągnąć 10 poziom na sieci społecznych i stworzyć 5-gwiazdkowy blog. Ja chcę, żeby ona to zrobiła.
To aspirację. No ona jest przepiękna, no. Patrzcie na nią. No śliczna jest. Jak na Simki z właśnie z tych z genów. Nasze dziewczyny są super. Więc będziemy musieli... Ja sobie Madison w skrzyni zapisałam. Może jeszcze się gdzieś tam przyda, słuchajcie. Bo naprawdę jestem w szoku, że taka ładna Simka w trójeczce. Koniarz. O, proszę bardzo. Koniarz. Dobra, idziemy do kas, nie przedłużamy, idziemy do kas, ja ją trochę ogarnę i jedziemy, słuchajcie, na studia. No i dobra, słuchajcie, nasza Bonnie jest... O, śnieg nam stopniał? Nie zauważyłam. Szybko. Dobra, teraz możemy się, słuchajcie, zapisać na studia w takim razie. Więcej, zapisz się na studia. Taki dała mi tutaj ubranko, taką jakby ala taki sweterek. Trampki, właśnie nie wiem jak tam pojedziemy na studia, czy będzie też właśnie pora roku zima, czy już będzie wiosna, czy jak to tam będzie, więc... Więc też już później będziemy się ją przebierać, już jak będziemy tam, co nie? No dawaj. Zapisz się. Na studia. Na sztuki piękne, słuchajcie. Boni. Czesne. 625. Mamy 100 stypendium. Dobrze. Nie wiem, czy mamy jechać od razu na 2 semestry. Może pojedziemy od razu na 2 semestry, słuchajcie. I weźmiemy może 24 zaliczenia. A, bo tu mamy biznes, a my chcemy sztuki piękne. O! A, bo mamy 18 zaliczeń już za te stypendium. Myślę, że zrobimy tak. 24 zaliczenia, 2 semestry. Mam nadzieję, że nas sobie poradzi. Czy wziąć 12 zaliczeń i później jest kolejne. Bo w sumie i tak nam zabraknie 10 zaliczeń. Zaliczeń nam zabraknie trochę jeszcze. Więc będziemy musieli jechać jeszcze raz na studia. Więc dobra. Weźmy 2 semestry, 24 zaliczenia. Jedziemy. Pojedziemy jeszcze potem, teraz 2 semestry. Pojedziemy jeszcze na jeden semestr, ten końcowy właśnie. Patrzcie, wszyscy nas żegnają. Ja zrobię zdjęcie i o. Pięknie. Jesteś zadowolona? Jedziesz na studia? Będziesz studiować. Kominę ma, patrzcie. Bonnie na studiach, słuchajcie. No Jezu, ja nie mogę się na nią napatrzeć. Ona jest naprawdę przepiękna. Tak samo właśnie jak Madison. No wygląda jak miała usta, słuchajcie, jakieś zrobione. A to nie jest zrobione, to natura, słuchajcie, to geny. Geny. A patrzcie, jak się jej oczy świecą. Z zachwytu, że jedzie na studia. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy tutaj na studiach. No, powiem wam, że fajnie. No i dobra, możemy sobie wybrać, słuchajcie, akademik albo domek jakiś. Ja myślę, że teraz na te pierwsze 2 tygodnie, takie kluczowe semestry właśnie, pójdziemy sobie do akademika, a później jak przejdziemy jakby dokończyć studia, to sobie wynajmiemy wtedy dom i zobaczymy, porównamy. Może wtedy weźmiemy ze sobą Madison, bo ona już też będzie właśnie dorosła. No dobra, ten akademik lubię, on jest blisko wszystkiego. Ten też jest spoko. Ten już jest troszeczkę dalej. Wszystkiego, ale jest też jeszcze damski akademik, że tylko same studentki mieszkają i też jest męski chyba gdzieś. I tak się zastanawiam właśnie, czy wziąć sobie, czy może pojedziemy do tego dom stowarzyszenia studentek, że same dziewczyny będą mieszkały, czy właśnie iść do takiego klasycznego akademika, gdzie wszyscy są. Ten jest na pewno ładniejszy. Dobra, chodźmy do tego dom stowarzyszenia studentek. Tak. A będziemy chodzić sobie na imprezki do innych akademików. Ja na właśnie najczęściej wybieram ten taki mieszany akademik. Ale teraz może właśnie wybierzmy sobie ten. O, proszę bardzo. Ten jest na wypasie, tak. Mamy tutaj samochody, jest basen. No i on jest taki ładniejszy, ten akademik. I też są właśnie tutaj w piwnicy pokoje. No ale nic. My sobie weźmiemy, słuchajcie... Wybierzemy sobie któryś pokój. Tak. Ja właśnie zawsze, jak mieszkam w tym akademiku, biorę sobie ten pokój.
I to my będziemy. I będziemy od razu zablokuj wszyscy poza mną. Bo ten jest taki właśnie pojedynczy i też tu jest łóżko dwuosobowe i tak fajnie. No, tutaj też sobie zablokujemy, zablokuj wszyscy poza mną. Dobra. Najfajniejszy pokój zajęty. Wpływy u buntownika chcesz mieć? Dobrze. Ktoś chce nas przywitać, słuchaj. Dzień dobry. Przyjazne powitanie. Ja będę chciała też właśnie... Słuchajcie, jak najwięcej tych wpływów... Przepraszam za mój głos, jestem chora. Chciałabym jak najwięcej tych wpływów właśnie ogarnąć, żeby ona była w tych grupach społecznych różnych. Nie wiem, w którym najbardziej nam się uda być. Ale właśnie opowiedz radykalną ideę. Dobra. O, gdzie ona znikła? Gdzie znikła? Dobra, chodź tutaj się z nią przywitaj. Bo są trzy kluby. Są buntownicy, ważniacy i... Jezu. Buntownicy, ważniacy i kto? Czekajcie, bodajże. Ważniacy, buntownicy i kujoni. No właśnie. Buntownicy, ważniacy. A to dziewczyny dopiero się zjeżdżają, słuchajcie. Dobra. A tutaj jest lato. O, widzicie. To ja będę musiała ją przebrać. No to już na następny odcinek tutaj ją ogarnę. Ogarnę też sobie nam pokój, nie? Buntowniczycy, ważniacy i kujoni. To będziemy chcieli tutaj te grupy społeczne też ogarnąć na pewno. No będziemy tutaj tak grać, żeby właśnie jak najwięcej z tych studiów wyciągnąć. Ja zawsze, wiecie, tak grałam szybko. Tutaj się nigdy nie, wiecie, nie rozczulałam, aby te studia skończyć. A teraz tak właśnie bardziej będę chciała, żeby czerpać stąd, nie? Jak najwięcej tych rzeczy robić. Dobra, możemy, słuchajcie, aplikacja blogu, odpalić aplikację blogu. Ona już blog, słuchajcie, założyła. Patrzcie, mamy czytelnicę blogu 7. I napiszemy teraz tak. Jesteśmy na studiach. O. O, mam mniej czytelników. No dobra, a co tutaj chcesz? Pisać radykalną ideę, dobrze. No dobra, a weź jeszcze sieci społeczne. O, poproś o pomoc finansową na studiach. Aplikacja blogu, dawaj. Możesz zrobić jakąś fotę, żeby uwierzyli ci, że jesteś na studiach. O. Tak jest. Czy tylko podobało się to zdjęcie? No to jest rzeczywiście bardzo fajne. Dobra. Więc zamykała, czy widzę tylko jedno. Mam świla na punkcie, nowa przyjaźń. A wyślij to, zobaczymy. O, tutaj jakieś te, dobra. No, więc my będziemy, słuchajcie, prowadzić tego bloga. I zobaczmy nasz plan zajęć. O, poniedziałek, środa, piątek. Dzisiaj nie mamy zajęć. Dobra, jutro mamy dwa zajęcia. Wtorek mamy jedno zajęcie, w czwartek jedno, w piątek i w środę po dwa. No dobra, myślę, że damy radę. Mam nadzieję, że... Tutaj wiecie, nie musimy tak jakby dostać z cztery odrabiać lekcji z każdego jakby przedmiotu, tylko tutaj będziemy mieć taki ogólny pasek, tutaj się nam pojawi i będziemy musieć po prostu się uczyć egzaminu, umiejętności i tak dalej. Więc myślę, że to jakoś tam... się nam ogarnie. Dobra. Chodź, tak na razie pogadamy sobie po prostu z dziewczynami, bo zaraz też będzie to spotkanie takie integracyjne, tak mi się wydaje. Zabawne, żartuję o profesorach. O. A my mamy u siebie komputer? A mamy laptopa? Patrzcie. No mówię, ten akademik jest dość bogaty, powiem wam. O, idziemy na te rozpoczęcie roku. To miasteczko uniwersyteckie też jest bardzo ładne. Też są sklepy, są rzeczy takie, żeby właśnie... O, ona właśnie tym samochodem jeździ przez to, że w tym akademiku właśnie to ten samochód jest dostępny. Potem można go sobie zajumać do domu. Myślę, że tak zrobimy. Dobra, tutaj mamy rozpoczęcie uniwersyteckie. Tutaj do tego akurat, do tego pomieszczenia, do tego budynku możemy sobie wejść. O, jakiś lewis jest, to przyjazne powitanie, zróbmy z nim, to jakiś profesor. O, możemy sobie wejść gratisy, weźmy sobie plaka, weźmy sobie wszystko, no. Co? Dają, to bierz, pamiętajcie. Tutaj plan, tutaj program. Możemy sobie zrobić zdjęcie. Nie, no lubię, lubię studia w trójce, naprawdę.
wiesz wszystko, co dają. Chodź, zrobisz sobie zdjęcie. Poza zwykłą, takie typowe. Pierwsze, słuchajcie, studenckie zdjęcie. Zjeść słodycze chcesz? Niektóre idee, no to nie, dobra, to możesz zjeść, ale żeby cię nie przygniotło. Tu jest kup słodycze. Jest maskotka uniwersytecka, o. Też możemy się z nim zapoznać. A, bo to ta maskotka, dobra. Mamy zdjęcia? Pasożytem jestem. Mamy foty, foteczki, fotunie, słuchajcie. Dobrze. No i będziemy w tej znajomości. No słuchajcie, będzie fajnie, zobaczycie. Ja też będę sobie nią, wiecie, pogrywać poza, więc też na TikToku na pewno będą live'y międzyodcinkowe takie. Więc zapraszam was tam, żebyście sobie śledzili, bo będę robiła takie międzyodcinkowe, nie? No żeby może trochę też tak nie zanudzać w tych odcinkach, wiecie, cały czas to samo. Tylko tak, wiecie, gdy coś się działo, to będę robić odcinki, a w międzyczasie będą na TikToku jakieś tam, wiecie. Ognisko! A to u nas? Zaraz tam będę, okej. Okay. O, świetnie całuję z filiżciarzem. O, jaka tutaj... Jaki maskotek, słuchajcie. Dobra, humor. Czyli dziewczyny robią u nas. Tak mi się wydaje, że to będzie w naszym tym. O. A, to jest sam. Dobra. To chyba możemy sobie wrócić. Tak, tu można sobie pograć tego sokponga. No spoko, naprawdę spoko. No i też możemy się starać o różne dotacje, fundusze i tak dalej. Możemy robić takie jakieś prace dorywcze tutaj na studiach. Więc tutaj też można sobie troszeczkę dorobić, więc... Więc to wszystko będziemy ogarnąć sobie na pewno. Dobra. A ta impreza to jest u nas w domu, czy gdzieś indziej? Jak podejrzewam... Patrzcie, tu jest księgarnia, o. Tu jest... Jest to powitanie, to już byliśmy na powitaniu, dobra. I będziemy mieć imprezkę. No i dobra. Jakie my musimy mieć te? Jakie my musimy mieć umiejętności? Tam już pokażę, jakie my musimy mieć. Pracę ze szkicownikiem, także pomożemy zdobyć lepsze ceny na studiach. Aha, no dobra. No dobra, no to fajnie. No to dzisiaj mamy jeszcze powitalne, słuchajcie, ognisko. No i zaczynają się. Znajdź świetnik i zadurkuj w nim. Dobra, zrobimy to. Dorzucimy tutaj drewna, dorzucimy drewna. Wiecie co? Kupimy na własny koszt. No trudno. Ale jakby to bez tego nie ma imprez na studiach. Czyli musimy kupić, słuchajcie, beczkę. O. Oczywiście, że tak, słuchajcie. Dobra, i weźmiemy, wykonaj stójkę. Dobra. Rzuć próbówkę, rzuć coś, no, dawaj. Rzuciłaś? To jeszcze raz rzuć, bo akurat coś tam... Dobra, czy mamy tutaj gdzieś śmietnik? Mamy tu śmietnik? A to chyba taki duży śmietnik musiałby być. Żeby zanurkować w śmietniku, słuchajcie. Nalej sok. O. Zaczynają się, słuchajcie, studenckie życie. Tak jest. A tutaj już żarełka robią różne. A co tutaj ognisko robi na środku podjazdu? Czekajcie, potrzebny mi jest taki duży śmietnik. Gdzie ja mogę taki duży śmietnik znaleźć? A może tutaj? Też są takie małe. To też jest jakiś ten? Bractwo studenckie, dom bractwa studenckiego, a to chyba... A, bo tu jest męski akademik. No właśnie, tak wiedziałam, że gdzieś ten męski akademik tutaj jest. O, coś takiego, zanurkuj w śmietniku, taki. To chodź, podjedź kawałek, zanurkujemy w tym śmietniku, no dawaj. No, fajnie. Fajnie, no i co w związku z tym, z tego wyniknie, słuchajcie, że ona w tym śmietniku tam się... O, widzicie, coś znalazła w śmietniku nawet. Trochę śmierdzi. Co? Znalazła podczas rukowania chrząszcz japoński. Fajnie. Świetnie. A, dostaliśmy 100 za to, tak? Poprawa umiejętności wpływy buntownicy.
No dobra, ale nawet nam się poziom nie podniósł, słuchajcie, u wpływów u buntowników. To tak średnio nam się to opłaciło, nurkowanie w śmieciach. Dobra, chodź się tutaj umyj. Wyprysznicuj się. Skorzystaj sobie i pójdziesz sobie spać. Wypadałoby, słuchajcie, kupić tam lepsze łóżko. Ja ogarnę jej pokój, żeby miała sobie taki, wiecie, ładniejszy pokoik już... Na następny odcinek wszystko zrobię, żeby było tutaj w sumie fajnie, elegancko, żeby nam się tutaj... Bo trochę czasu jednak na tych studiach spędzimy, więc wiecie, fajnie sobie dostosować pod siebie to. Także tak. No dobra, słuchajcie, ja będę kończyć ten odcinek. Jak widzicie, zaczęło się, słuchajcie, szaleństwo studenckie. Mam nadzieję, że będziecie oglądać, że będzie ciekawie, będziemy robić różne te rzeczy. No jednak są studia, także tutaj możemy szaleć, to się wiąże z swoimi prawami. Dzięki wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jak wam się podobało, subskrybujcie kanał i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa, pa.